no powiem na swoim przykładzie. Uciekałem często w używki. To jest kurwa najlepszy dzień w moim życiu. Kurwa, patrzcie! Klaudia, awansowałem do srebra! Twój pan jest w srebrze, kurwa! W moim mieszkaniu są straszne upały. I ciągle chodziłem spocony i wkurwiony. To kupiłem klimatyzator i teraz chodzę wkurwiony i chory. Jak się robię zmęczony albo niewyspany, to robi mi się zes. Widzicie to, czy tylko ja to widzę? Bo zawsze jak do kogoś pytam, ej, mam zeza, to ktoś... Nie. Ale może mi tak mówią, bo wstydzą się mi powiedzieć, a naprawdę gniją ze śmiechu wewnątrz. A wy mi powiecie, bo przez neto to się łatwo hejtuje. Normalni ludzie potrafią się przeciąć na buzi. Ja się przeciąłem na ustach. Nie trafiłem golarką w twarz. Usta zajmują jakieś 5% powierzchni mojej twarzy. 95% według statystyk to reszta mojej twarzy. A ja trafiłem w to jebane 5%. To małe gówno pod moim nosem, za każdym razem jak widzę się z jakimś znajomym, powoduje temat do dyskusji na zasadzie: stary, wyglądasz jak debil, wiesz to z góry. Ten wąs to niezależność. Ten wąs to indywidualizm. Ten wąs to wiara w siebie i w swoją przyszłość. A teraz potrzeba mi wiary w siebie i wiary w swoją drogę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Kurwa, no cofnąłem się troszeczkę do takiego etapu sprzed 5 lat, gdzie zaczynam praktycznie wszystko od zera, gdzie zaczynam budować to od nowa. I jest też jakaś taka fajna magia w takiej małej społeczności i w fajnym kanale. Taka możliwość złapania kontaktu ze swoją widownią. W sensie, że czytam każdy komentarz, na niektóre odpisuję, ale jakby czytam każdy. I naprawdę na tym etapie te pozytywne potrafią mnie zmotywować. To nie jest sperma. Była. No i proszę bardzo, tak wygląda wasz ulubiony pół człowiek, pół boomer z wąsikiem. To jest jedyna rzecz, jaką jaram aktualnie i przez bliższy czas. Palo Santo, czyli święte drzewo, które pomaga w medytacji. I ogólnie tak pachnie, jak kadzidło. Staram się teraz chociaż takimi małymi krokami wrócić do medytacji, bo zawsze po jakimś takim dłuższym okresie medytowania odczuwam pozytywne skutki. I serdecznie polecam rozpoczęcie sobie nawet 5-10 minut dziennie taką metodą z liczeniem oddechu. Klasycznie, standardowo. Robię sobie powrót do yerba mate, że z yerba mate jest tak, że gdy piję już ją dosyć długo, to mam problemy, żeby usnąć. Ale z drugiej strony yerba jakoś tak dużo fajniej działa niż kawka na mnie. Daje mi dużo więcej energii, tylko że jest problem ze sraniem, bo kurwa ciągle sram wtedy. Sąsiad stał akurat na balkonie obok i patrzył. Wyglądało to kurwa co najmniej dziwnie. Obudziłem się w nocy 15 razy. Z yerba mate jest coś takiego, że oprócz energii, ona mi daje jakieś takie szczęście. Jestem szczęśliwszy. Chodzę jak pojeb i się uśmiecham, bo słyszałem kiedyś, że jak ma się zły humor, ale się pouśmiechał człowiek 10 sekund, to automatycznie zacznie się lepiej czuć trochę. Pani się spojrzała. Myślała, że do niej się tak uśmiecham. Tak wygląda z backstage'u, moi drodzy, kanał Pasut. To się może wydawać, że tu jest grupa scenarzystów i oświetleniowców, ale ten zdolny chłop... Nie, do domu idźcie już. No, dzięki za dzisiaj. Ale w ogóle śmieszna sytuacja, że spotkaliśmy się z Robertem w lutym i ja mówię do niego: stary, zacznij kręcić telefonem. Spierdalaj. Wchodzę na YouTube'a i proszę bardzo. Weź. To on ode mnie podjebał kręcenie. No dobra, tam żaden... A to akurat... Ale dubbingowanie to mój patent. Tak, kurwa, i filmy komediowe też robiliście pierwsi może, co? Bo jeżeli ty poza sauną myślisz, że jesteś na saunie, tak jesteś na saunie, to myślisz, że jesteś gdzie? Poza sauną. To jest jedyne miejsce, gdzie ja się czuję, że jestem poza sauną. Czyli ty się powinieneś ubrać generalnie, wchodząc do sauny. Pięć rzeczy, które najbardziej kochasz w saunie. To, że jestem w niej zawsze. To, że Wojtek z niej wyszedł, bo był przez chwilę. To, że są rozebrani faceci. To, że jest ciepło i to, że są rozebrani faceci, jest jeszcze cieplej. Powiedz mamie, że jutro oddam. Robert mnie na saunę zaprosił. Normalny człowiek myśli, na co, 5 zł, 10? Nie kurwa, 130. Dziękuję, dobranoc. W Hiltonie. Tak się bawił bankruci. Za ostatnie pieniądze chociaż czek wypoci? Biedactwo wypocić kurwa całe z siebie. Cześć Robert. Gnijmy się kamerami.
bardzo fajnie. Mam nadzieję, że czekam na drugą część sauny na kanale. Jak się pogubiliście. Ale pomyśl, co ludzie myślą, nie? Jak to musi wyglądać? I dwóch kolegów, nie? Dwóch przyjaciołów się nakameruje. Bo nie, wyskoczyło mi tam, nie miałem kontentu. Dobra. Na razie, bo... Cześć, Robert. Tak, takie lustro. Od jakiegoś czasu kocham drzewa. Serio, kurwa, kocham się przytulać do drzew. O, jakie kurwa fajne drzewko. Cały dzień dzisiaj chodzę z jarbomata i się chyba totalnie zaczynam od tego uzależniać. A propos uzależnień, to jest taki ciekawy wątek, że często, gdy mamy, jak mamy jakieś takie ciężkie momenty w naszym życiu, które nas dojeżdżają, jakaś pustka, samotność, wszystkie te negatywne emocje, to tak nauczyliśmy się, że to jest coś złego. I dlatego uciekamy. Na przykład, powiem na swoim przykładzie, uciekałem często w używki. Jak to mówił mój psycholog, chemiczne regulowanie emocji. A kwestia polega na tym, że tak naprawdę poczucie jakiejś niepewności, smutku i te wszystkie, które po prostu są nieprzyjemne, to jest tak naprawdę jakiś sygnał tylko, że coś jest nie tak w naszym życiu. Jeżeli znamy sobie sprawę, że w sumie nic nie trwa wiecznie, to te nieprzyjemne uczucia nie są takie straszne. Ale wiem, że w tych ciężkich momentach zakrzywiamy swoją prawdę, swoją rzeczywistość i kreujemy ten nasz smutek i ciężkie momenty na takie... na cięższe niż są w rzeczywistości. Nie ma na przykład na świecie obiektywnej prawdy. A gdy jesteśmy w tych ciężkich, tragicznych momentach, że rzeczywiście zaczynamy w to wierzyć, że jest tragicznie, że jest bezsensownie, że jest bez wyjścia. To jest jedna perspektywa, którą po prostu tak silnie przyjęliśmy i z którą się tak silnie utożsamiliśmy. Kluczem do zerwania takich negatywnych bardzo emocji, w których już czujemy, że jesteśmy przesiąknięci i gdy czujemy, że w naszym życiu jest beznadzieja, jest po prostu zmiana i zrozumienie, że to, jak postrzegamy świat, to nie jest jedyna opcja, w jaki ten świat postrzegać możemy. To jest gdzieś w pewnym stopniu nasz wybór. Dlatego, żeby zmienić swoje wewnętrzne myślenie, dobrze jest zmienić swój zewnętrzny świat. Zmieniając środowisko, poznając nowych ludzi, próbując nowych rzeczy, żeby potrafić przeskoczyć na tą inną perspektywę, musisz dostać jakiś dobry bodziec. Ja na przykład zauważyłem, że gdy były momenty w moim życiu, gdzie teoretycznie wszystko się lepiej układało niż dzisiaj, to często byłem mniej szczęśliwy niż na danym etapie. Nie potrafiłem się nigdy cieszyć teraźniejszością, a dzisiaj gdzieś tam borykam się z pewnymi rzeczami, no. Ale czuję i tak większą satysfakcję i szczęście niż to było wtedy. Odnalazłem w sobie spokój i taki spokojne podejście do tego. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, że tak pierdolę w tych vlogach, szczególnie w tym. Zobaczymy, bo poprzednio też często gadałem do tej kamery, ale ostatecznie wyrzucałem takie pieprzenia, uznając, że to będzie nudne i to będzie spadał watch time. Ale z drugiej strony mam ochotę, to sobie gadam. Dajcie znać, czy was to zanudza, kurwa, czy nie. Bo ta część komediowa to była dla mnie zawsze taka... Ja byłem zawsze takim dzieciakiem, z którego się śmiano, bo byłem bardzo mały, chudy. No i wymyśliłem taką swoją tarczę ochronną w postaci robienia sobie żartów i zwracania uwagi na siebie. I uznawałem, że jeżeli nie będę żartował, jeżeli nie będę zabawny, gdzieś miałem tak wpojone w bani, to nie jestem wartościowy, nie jestem fajny i że non stop muszę robić coś śmiesznego, żeby ludziom się chciało ze mną rozmawiać. I wpadłem w taką pułapkę. I myślę, że w analogiczny sposób ludzie starają i u siebie załatać czasami taki brak pewności siebie. Operacjami plastycznymi, drogimi ubraniami, jakimś zbytnim flexowaniem się. Kurczę, szczęście chyba osiągamy w momencie jakieś takie nieszczęście, wolność, wyzwolenie. Jeżeli po prostu, jak zaakceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy, no bo każdy ma jakieś kurwa ubytki, nie? Nikt nie jest idealny, więc no kurde. Chillerka. Widzu. Dzięki bardzo, że byłeś. Jak ci się podoba ten kanał, to zostaw suba. Daj komentarzyk. No i fajnie, że tu jesteś ze mną od początku. Przy 6. vlogu. Mam nadzieję, że będziesz i przy 60. i 600. Elo.